sześcioma, być może z siedmioma parami. Za to w tym momencie w finale w klasie E powyżej 15 roku życia spotkamy się z sześcioma już wcześniej poznanymi parami. Zapraszam wszystkie finałowe pary klasy E powyżej 15 roku życia na parkiet i poproszę. Poproszę o walca angielskiego. I pragnę gorąco zaprosić wszystkie pary do drugiego tańca. Poproszę do tanga. Przechodzimy już prędziutko do kolejnego tańca. Walc wiedeński. To taniec, który tańczony jest dookoła sali. Ma tylko obroty w prawo i w lewo. Może zdarzyć się coś tam w środku sali. Zobaczymy. Walc wiedeński. Thank you.
Dziękuję pięknie, dziękuję ślicznie za walca Wiedeńskiego. Brawo dla pana. No i za chwileczkę jeszcze jeden taniec, ale przed tym tańcem coś czuję, że trzeba dać parom odpocząć, bo chociaż kondycja była na pewno trenowana, to na tej sali dość ciepło jest, prawda? I żeby wszystkie pary miały równe szanse, żeby każdy mógł się zaprezentować, teraz trzeba zrobić ze trzy głębsze oddechy, nabrać powietrza, ułożyć pięknie sylwetkę, ręce, głowę, nie napinać za bardzo, ale stanąć tak, żeby wszystko wyglądało super elegancko i zatańczyć quickstep w najlepszy sposób, jaki to jest tylko dziś możliwe. Damy radę? Damy radę, ale państwo musicie pomóc z oklaskami. Wtedy siły przybywają. Quickstep, zapraszam. Wszystkich par. Dziękuję serdecznie. Pary klasy zakończyły rundę finałową. Pora na klasę.